Hej wszystkim! Zobaczcie, jak to idealnie wypadło. Mamy dzisiaj 14 lutego i jest to akurat dzień, kiedy nagrywam odcinek. Więc na dzisiaj przygotowałam Wasz ulubiony odcinek, czyli losowe markery i narysowałam również line art do tego odcinka, który dostępny jest na dole w opisie, właśnie tam w folderze na Facebooku. Możecie go sobie pobrać, wydrukować i kolorować razem ze mną albo później po obejrzeniu tego odcinka. I pamiętajcie też, że zawsze możecie wrzucić swoje efekty na swoje Instagramy, oznaczając mnie na zdjęciu, a ja będę oglądać Wasze wersje. Także zapraszam Was na odcinek walentynkowy i przypominam, że można mnie również zasubskrybować. Na dole jest czerwony przycisk subskrybuj. To jest mój rysunek na dzisiaj. Oczywiście jak zawsze dwie wersje, bo jedną będziemy kolorować teraz, a drugą zostawiamy sobie na później, kiedy wylosujemy już kolory i będziemy kolorować po prostu w miejsca, które wybiorę. Ale to już zapewne wiecie, bo no zawsze tak robię. Tutaj mam oczywiście swoje losy. Skórę dziewczyny i skórę chłopaka zostawiam sobie na później, a tutaj mam resztę losów, które znajdują się tutaj. Pamiętajcie, że na dole w opisie znajduje się link do tego rysunku. Jeśli chcielibyście go pokolorować, to właśnie tam znajdziecie cały folder z różnymi rysunkami z moich serii, a tutaj są markery ohuhu, z których będę losować. Oczywiście blender, jeżeli się wylosuje. Blender to jest taki przezroczysty marker, więc jeśli on się wylosuje, to wtedy nie kolorujemy danej rzeczy, tylko robimy ją na biało, a dodajemy później szare cieniowanie. Czarny to oczywiście czarny. No i dobra, myślę, że skoro mam tutaj już markery, to mogę zacząć losowanie. Najpierw wylosujemy marker, a później rzecz, którą nim pokolorujemy. Czy ja dobrze powiedziałam? No wiecie, o co mi chodzi. Marker już gotowy i będzie to kolor NG03 na Neutral Grey 3. Jest to szary kolor, więc taki no, neutralny, jak sama nazwa wskazuje. Ja myślę, żeby tutaj zrobić właśnie taką różowo-czerwoną kolorystykę, bo no wiecie, pasuje, tak? Pasuje. Na szary to może na jakąś szatę chyba tutaj by fajnie pasował, albo nie wiem, na włosy chłopaka. Okej, dobra, oczy dziewczyny, tego nie brałam pod uwagę. Są, no w sumie mamy tutaj tylko widoczne jedno oko, więc no już pokolorowane. Także bierzemy teraz kolejną rzecz, którą dzisiaj pokolorujemy i będzie nią, będą nią oczy chłopaka, czyli jesteśmy w tym samym temacie. Oczy chłopaka może niech będą niebieskie jasne, albo jakieś takie zielone jasne, coś w tym stylu. Chociaż no ten zielony fajnie by wtedy pasował do czerwonego, który nam się jeszcze nie wylosował, ale mógłby, prawda? No dobra, to ja losuję, zobaczymy jaki będzie kolorek. Wzięłam coś z samego spodu i za chwilę się okaże. Jest to R11, taki fioletowy odcień, więc no spoko, chociaż do oczu może bym go nie dodawała, ale no nie, no ładnie wygląda w ogóle. Jak tak teraz patrzę z daleka, to się w ogóle za bardzo nie różni. Popatrzcie, w sumie tu Wam trochę przybliżę, tak wyglądają te oczy. One po jakimś czasie też troszkę rozjaśnieją, bo tak jak zawsze Wam wspominam, markery nakładane od razu są ciemniejsze niż po jakimś czasie, bo później ten tusz wysycha. Teraz następna rzecz do pokolorowania to szata dziewczyny, więc dosyć duży obszar. Mamy ją tutaj, ja bym chciała jakąś różową, albo jasną czerwoną, albo jakąś beżową, coś w tym stylu. Wydajcie mi znać, co się realnie wylosuje według Was. A ja w tym czasie biorę moje pudło i zaczynam losowanie. W ogóle coś mam takie przeczucie, że dzisiaj może nam się polosować jakiś zielony odcień, znaczy zielone kolory. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje. No dobra, to sprawdźmy, jakim kolorem będzie kolorowana szata. Brązowym. Ziemniakowym. Jest to kolor Potato Brown BR2. No niekoniecznie ładny kolor i nie takiego się spodziewałam na walentynki, ale cóż, kolorujemy. I co myślimy? Wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Ten brązowy jest dosyć ładnym odcieniem. Zobaczymy, co będzie po prostu dookoła, więc to zależy od tego, jakie kolorki nam się za chwilę wylosują, szczególnie od tej szaty albo od włosów. To będzie na pewno oddziaływać najbardziej. I teraz zabieramy się za guziki. Guziki prawie wcale nie widać ich, bo one są tutaj na szacie chłopaka. Są tylko dwa widoczne i tutaj nie mam pojęcia, jaki kolor by pasował. Myślę, że obojętnie jaki się wylosuje, taki będzie spoko, bo po prostu nie oddziałuje za bardzo.
i mamy już kolor i będzie to szary. Dobra, jednak mi się nie sprawdza to moje zielone przeczucie. Mamy Warm Grey 05, czyli taki troszkę cieplejszy kolor niż wylosowaliśmy na samym początku. Ładnie na pewno nam pasuje do kolorystyki, tylko tutaj też za bardzo tego nie widać. Dobra, lecimy z kolejną rzeczą i co teraz będzie? Będą usta dziewczyny. Dobra, teraz ja bym chciała czerwony. Tutaj by fajnie pasował, chociaż nie wiem, czy do tego brązu już ten czerwony pasuje. Chociaż wydaje mi się, że może tak. No dobra, czerwony albo taki ciemny różowy. To losowanko. Okej, okay, mam tutaj już w dłoni kolor na usta dziewczyny, którym... O, jeszcze mi tutaj coś odstaje. Którym będzie... No nie, nie. Pale Lemon Yellow. Jest to odcień zielony, mimo tego, że tutaj jest napisane, że lemon, czyli taki żółtawy, ale jest napisane G020, czyli to oznacza green. No ale i tak jest... Nie no, nie, nie taki. Czemu? Totalnie, totalnie nie do ust. Moim zdaniem jest fatalny i mamy taki, no już trochę zielony. Więc jedno moje przeczucie się spełniło. Zobaczcie, jak wygląda ten odcień. Dosyć dziwnie, jeśli chodzi o połączenie z brązowym. Jest to standardowe połączenie dla walentynki na pewno. I teraz będziemy kolorować następną rzecz, którą jest tasiemka. I jako tasiemkę zaznaczyłam to, co ma tutaj dziewczyna we włosach, które trzyma jej kucyka. Więc tasiemkę niech będzie chociaż tasiemka czerwona, chociaż żeby był jakiś taki akcent. No, naprawdę, trzymajcie kciuki, może będzie czerwona. Dobra, sprawdźmy to. Aha, okej. Okay. Znowu mamy fiolet. Jest to kolor V030, czyli chyba jakiś pastelowy? Nie wiem, tak mi się wydaje, bo ten pastelowy zestaw Ohuhu ma zawsze takie dłuższe nazwy z zerem. Jest bardzo dużo tych zer. No i tutaj mamy właśnie taki kolor, którego się totalnie też nie spodziewałam. Ale powiem Wam, że tak patrzę właśnie w podgląd, bo mam tutaj podgląd, to fajnie się komponuje z tym brązowym. Nawet ładny jest ten kolor. O, tylko nie taki walentynkowy. Ja w ogóle teraz, tak mi się wydaje, że czerwony się wylosuje nam na skórę i wtedy będzie walentynkowy rysunek. Dobra, mamy teraz szatę chłopaka, czyli największy obszar, który jest dostępny tutaj na rysunku do pokolorowania. No i co będzie pasować tam do tego brązu? Pewnie jakiś beż, taki jak mam na przykład na sobie teraz, albo jakiś taki... No coś jaśniejszego, żeby jednak nie przytłaczało nas tutaj szatami, żeby nie były takie ciemne. Może taki jasny, różowawy, beżowy, coś w ten deseń. Dajcie mi znać, jaki wy byście widzieli na szacie. No i trzymajcie kciuki, a ja losuję. No dobra, no to sprawdźmy to. Boże, ja się trochę stresuję teraz. 3, 2, 1. Light Hot Pink RV030 jest to taki fioletowo-różowy, jasny kolor, więc chyba dobrze. Chociaż nie wiem, czy taki jasny, czy nie bardzo rzucający się w oczy. Okej, okay, mamy akcent romantycznego różu. Czyli coś w końcu, co nam pasuje ładnie do walentynek. Ciekawa jestem, jak ja później tego użyję na drugiej wersji, gdzie ja to położę. No bo w sumie nie mamy za bardzo odcieni do ust, a ten akurat pasuje i nie wiem, co ja zrobię. Zobaczymy, jakie nam się dalej wylosują kolory. Tylko dwie rzeczy nam zostały, czyli serduszka. Chyba ja włosów jakichś tutaj nie dołączyłam, więc zobaczymy pewnie chłopaka włosów. Także na koniec je zrobimy. Mamy usta chłopaka. Dobra, mówiłam o ustach. Teraz niech będzie jakiś ładny kolor, znowu różowy, żebyśmy mieli do dyspozycji w drugiej wersji. No dobra, no to losuję. Albo chyba ja w ogóle włosów tutaj nie dodałam, zapomniałam o nich. Bo w sumie serduszka na pewno pisałam, a włosów pewnie nie dodałam. No tak to jest, elegancko po prostu. Dobra, BG7. To jest taki ciemny kolor do ust chłopaka. Czemu? Ojoj, to jest masakra. Nie no, popatrzcie, czy to nie wygląda troszkę komicznie, taki zielony odcień na ustach? Ojoj, no nie, zdecydowanie nie. Naprawdę zaskakuje mnie ta kolorystyka totalnie. Tutaj mamy serduszka, no tak, oczywiście nie dołożyłam włosów.
Bo jakby to było, gdybym czegoś nie zapomniała, więc mamy serduszka, a na sam koniec zostawimy sobie włosy, no i skórę oczywiście. Także serduszka niech będą różowe albo czerwone, bo one będą tutaj idealnie pasować. Powiedzcie mi, gdzie znajdują się te kolory w tym pudełku? Muszę po prostu wiedzieć. Dobra, PB1, Sky Blue. No nie jest najgorzej, nie jest to kolor różowy ani czerwony, ale naprawdę ładny odcień niebieskiego. No nie jest najgorzej. No i co? Tak to wygląda. Ładnie z tym niebieskim i z różowym. To fajnie wygląda. No to teraz co? Od czego zaczniemy? Może od włosów chłopaka. I tutaj fajnie by może pasował jakiś blond albo jasny brązowy, bo do tego takiego jasnego i do tego brązu chyba to będzie spoko wyglądało. I tutaj na przykład beżowy. Tylko nadal nie mamy żadnego czerwonego. Ale to oczywiście zostawiamy na skórę, tak? Chyba się wszyscy z tym zgadzamy. No dobra, no to teraz włosy chłopaka. Już się boję, co to będzie za kolor. I będzie to Mellow Peach YR110, czyli taki jasny beżowy. O kurczę, no dobra, nie spodziewałam się takiego odcienia. Jest on troszkę właśnie taki pomarańczowawy. Cóż, ten kolor może nie jest jakimś tam najlepszym odcieniem i właśnie jakiś sąsiad wierci, więc mam nadzieję, że nie będzie nam to przeszkadzać. Ja tutaj delikatnie to słyszę, więc mam nadzieję, że wy nie za bardzo, ale no taki troszkę pastelowy ten rysunek nam wychodzi, oprócz tego brązu. No i tutaj, żeby to fajnie wyglądało, to myślę, żeby były jakieś ciemniejsze włosy niż te i to w takim odcieniu beżowo-brązowym. Także trzymajcie kciuki za włosy dziewczyny w ładnym kolorze. Wyłowiłam coś spod spodu i już sprawdzamy, będzie to kolor... Oho, no dobra, czyli moje przeczucie z porządku, GY7, jest to jakiś taki żółto-zielony kolor, Sugar Cane. No ekstra po prostu, ekstra, no, nie, no to jest totalnie randomowy kolor. Taki powiem wam, że trochę kiwi, trochę limonka, bardziej chyba kiwi, jak jakieś frugo kiwi. Ogólnie ten zielony nawet pasuje do tego brązu, więc fajnie, no nie jest najgorzej. Powiedzcie mi, no fajnie wygląda, nawet ja na pewno sama bym tak nie stwierdziła, że chcę sobie zielony do brązowego i fioletowego dodać. No ale dobra, przechodzimy teraz już do najważniejszej rzeczy, która nam na pewno popsuje rysunek, chyba że wyrysują się dwa jakieś takie ładne, typowo do skóry kolory. Nie mamy tutaj czerwonego. I pamiętacie, co ja wcześniej mówiłam? Zobaczymy, czy to się sprawdzi, więc może z lewej strony najpierw. Okej, okay. Skóra chłopaka, czyli idziemy tak jak ostatnio. Byśmy w ogóle tutaj widzę, że mam trochę szminki, bo sobie ją przecierałam wcześniej, jak się malowałam. No i tak, skóra chłopaka, niech ona będzie jakaś taka już, niech będzie pastelowa. Mam nadzieję, że jakiś ładny kolor się wylosuje, no i żeby nie był czerwony. Na razie mam uśmiech na twarzy, ale się okaże, co to będzie. 3, 2, 1. Nie. 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 Czy wy to widzicie, jaki to jest kolor ciemny, niebieski? PB4 Napoleon Blue. Nie. Nie, najgorzej. No słuchajcie, masakra. Równie dobrze mógłby być to bardziej czarny. No powiedzcie mi, czy to wam się podoba? Kurczę, no. A tak myślałam, że będzie dobrze. No już lepszy byłby ten czerwony, o którym mówiłam wcześniej. Popatrzcie na to. Nawet nie pasuje nam do serduszek, bo jest zbyt ciemny. No dobra, przejdźmy już do ostatniej rzeczy, czyli skóra dziewczyny. Może nie będziemy aż tak się mocno załamywać, bo do skóry dziewczyny wylosuje się jakiś pastelowy odcień. Trzymajcie kciuki i trzymajcie kciuki, żeby też nie było czerwonego. Już nie chcemy czerwonego. No dobra, ostatni los na dzisiaj będzie to skóra dziewczyny w kolorze różowym. No, walentynkowy akcent jako ostatnia rzecz. Zobaczmy, jak będzie się prezentować. No, lepsze to niż skóra chłopaka albo wylosowanie jakiegoś czerwono, mocno, nie wiem, czarnego, nie wiem. Masakra, no. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilę.
No dobra, muszę powiedzieć, że kolorystyka dzisiejszego rysunku prezentuje się nie najlepiej. Na początku wydawało mi się, że będzie to fajnie wyglądać, dopóki no ta skóra jakoś nas tutaj nie przytłoczyła. No mimo tego, że na samym początku też wylosował nam się ten brąz, którego nie chciałam totalnie w rysunku na szatę, w walentynkowej wersji, no to no nie, wszystko... Nie, to jest totalnie randomowa kolorystyka. Dwa zielone, o których mówiłam na początku, żaden czerwony się nie wylosował. Mamy trochę różowych, więc mam nadzieję, że ta wersja będzie lepiej wyglądać. Na samym końcu Wam oczywiście pokażę, jak ją zrobiłam, bo za chwilę się zabieram za kończenie tej, czyli dodanie cieniowania, białe żelopisy i tak dalej. No a tutaj będziemy wykorzystywać te same kolory, tylko w moich wybranych miejscach i mam nadzieję, że ten rysunek będzie bardziej walentynkowy. Pamiętajcie, że na dole w opisie jest link do tego rysunku, więc możecie go sobie pobrać, wydrukować, pokolorować. Możecie pokazać na swoim Instagramie, oznaczając mnie na zdjęciu. No a ja biorę się do roboty. No i teraz przechodzimy do ważnej części, czyli tej, o której Wam wspominałam przed chwilą. Tutaj mamy wersję z losowymi markerami w losowych miejscach, czyli to, co przed chwilą dokańczałam. A druga wersja to losowe markery w wybranych miejscach, czyli to, co po prostu zrobiłam poza kadrem, tylko wybrałam odpowiednie miejsca dla konkretnych kolorów. Ta sama kolorystyka i dajcie znać, która wersja Wam się bardziej podoba. Na dole są dwa komentarze, więc wybrany polajkujcie. I na koniec, jak zawsze, zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco, filmy, zdjęcia, rysunki i relacje. Nie zapominajcie też wchodzić na moje shortsy, bo tam są inne rysunki niż właśnie w tych filmach. Także co, my widzimy się już w kolejnych odcinkach w środę o 15 i soboty o 9, także do zobaczenia i pa!